Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 14 i 15 werset. Każdy Żyd znał historię wraz z jej tłem, opisaną w 4 Księdze Mojżeszowej. Do niej nawiązuje więc Pan Jezus w wyżej zacytowanym wersecie. Bóg zesłał wtedy na lud izraelski jadowite węże jako karę za ich szemranie. Wielu zostało ukąszonych, a tym samym wydanych na śmierć. Bóg jednak w swej łasce podarował im jedyny środek ratunku. Mogli spojrzeć z wiarą na miedzianą podobiznę węża, którą sporządził Mojżesz. Jeśli to uczynili, zostawali uzdrawiani według Bożej woli. Mówiąc o tym wydarzeniu, Pan Jezus wskazuje najpierw, że sam zostanie wywyższony. Tak też się stało. Około 3 lata później na krzyżu Golgoty. Wisiał tam Zbawiciel widoczny dla wszystkich. Na pustyni Izraelici mogli spojrzeć na miedzianego węża. Dzisiaj zaś każdy człowiek, który odczuwa, jak wielką szkodę uczynił grzech w jego życiu, ma możliwość zwrócić swój wzrok na Zbawiciela wywyższonego na krzyżu. Nie mów, proszę, co mnie obchodzi ta stara historia. Jezus Chrystus nie umarł na Golgocie za swoje własne winy. Uczynił to zastępczo za ludzi, którzy zawinili wobec Boga. Wydarzenie to dotyczy więc każdego z nas, gdyż nie ma człowieka, który by w pełni żył dla Boga, pomijając fakt licznych grzechów przejawiających się w naszych czynach i zaniedbaniach. Słowo Boże mówi, że czeka nas za to kara wiecznego potępienia. Przeczytaj, proszę, jeszcze raz wzniosłe słowa Pana Jezusa przytoczone na wstępie. W nich bowiem Zbawiciel zapewnia życie wieczne każdemu, kto z wiarą i w zaufaniu spojrzy na Niego. Opłaca się jeszcze raz to przemyśleć.